Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym serialowym rozkładzie jazdy, tym razem na czerwiec 2022 roku, czyli roku, kiedy w serialach dzieje się no, więcej niż przez ostatnie dwa lata razem wzięte. Czerwiec pod tym względem absolutnie nie będzie mniej emocjonujący. W połowie miesiąca rusza wreszcie kolejny serwis VOD, na którego start... Bardzo długo czekaliśmy. Mówię oczywiście o Disney+. Konkurencja z kolei ma dla nas świetne serialowe nowości, bo muszą się starać. Nie wszystkie daty premier niestety już znamy. Sporo się będzie działo na bieżąco, dlatego zachęcam Was do dopisywania w komentarzach tych tytułów, których w tym momencie zabrakło. Wiecie, no nie jest łatwo się w tym wszystkim ostatnio połapać. Naprawdę uwierzcie mi, pełną listę premier i powrotów, przynajmniej w miarę pełną, znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo. A teraz, żeby już nie przedłużać, przejdźmy do naszych typów. Physical, sezon drugi, premiera 3 czerwca Apple TV Ten tytuł od Apple mógł, myślę, wam umknąć w nadmiarze zeszłorocznych premier, ale zapewniam was, że warto się nim zainteresować. Chociaż z pewnością nie jest to produkcja dla każdego, Physical to jest czarna komedia z Rose Byrne w roli głównej, opowiadająca o trzydziestokilkuletniej żonie i matce, która w latach osiemdziesiątych rozpoczyna karierę jako instruktorka aerobiku. Problem w tym, że jej życie jest perfekcyjne tylko na zewnątrz, a widząc od pierwszych minut serialu towarzyszy jej gorzki, złośliwy i często bardzo antypatyczny. Wewnętrzny monolog. Sheila jest no, generalnie dosyć trudna do polubienia, ale na tym właśnie polega przywrotność tej produkcji, która jako pierwsza w tak bezkompromisowy, otwarty sposób pokazuje, co dzieje się w głowie osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Recenzję pierwszego sezonu znajdziecie u nas na kanale, a konkretnie tutaj. Conversations with Friends nowość miniserial premiera 3 czerwca HBO Max. Sally Rooney jest jedną z najbardziej poczytnych współczesnych młodych pisarek, a jej powieści, jak pokazał zresztą przykład normalnych ludzi, bardzo dobrze dają się przełożyć na język serialu. Nic dziwnego, że adaptacji doczekała się kolejna, właściwie wcześniejsza. Debiutancka jej powieść, rozmowy z przyjaciółmi, opowiadająca o dziwnej relacji, jaka nawiązuje się między dwiema studentkami a parą nieco starszych artystów. Reżyserami 12-odcinkowej całości są Lenny Abrahamson, który ma na koncie również ekranizację normalnych ludzi, oraz Leanne Wellem, reżyserka mrocznych materii. W jednej z głównych ról wystąpiła znana z Girls Jemima Kirk. The Boys sezon trzeci, premiera 3 czerwca Prime Video. Chłopaki i kilka dziewczyn powracają po raz trzeci, co jest myślę, bardzo dobrą wiadomością dla coraz większej grupy fanowskiej tej anty produkcji. Serial, który słynie z tego, że jedzie no, dosyć mocno po bandzie i z sezonu na sezon robi się coraz lepszy. W nowych odcinkach ma być jeszcze bardziej pojechane, co trudno trochę sobie wyobrazić. Jak mówił podczas tegorocznego Comic Con showrunner Eric Kripke, do nowych odcinków nakręcono najdziwniejsze materiały, jakie kiedykolwiek widział, na co podobno nie wszyscy z ekipy byli przygotowani. Biorąc pod uwagę ilość przemocy i seksu, podobno szósty odcinek trzeciego sezonu nosi tytuł Hero Orgazm. A także czarnego humoru pełnego nawiązań do współczesnej Ameryki, to zdecydowanie produkcja dla widzów dorosłych. Irma Web, nowość, miniserial premiera 7 czerwca HBO Max. Kiedy jakiś serial ma premierę podczas festiwalu filmowego w Cannes, to trudno się nim e, nie zainteresować. Tym bardziej, jeżeli w roli głównej występuje laureatka Oscara Alicia Vikander. Irma Webb to sześciodcinkowa serialowa wersja filmu pełnometrażowego z 1996 roku pod tym samym tytułem. Opowiada o młodej gwieździe filmowej, która przyjeżdża do Francji, żeby zagrać rolę Irmy Webb we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Le Vampire. Aktorka tak mocno utożsamia się z odgrywaną przez siebie rolą, że stopniowo traci zdolność rozróżniania, co jest prawdą. A co fikcją. Scenarzystą i reżyserem serialu jest nominowany do nagrody Emmy Olivier Assaye jednym z producentów jest twórca euforii Sam Levinson. For All Mankind, sezon trzeci, premiera 10 czerwca Apple TV. Od początku w wyścigu o podbój kosmosu między USA a ZSRR po prywatne misje kolonizacyjne na Marsa. For All Mankind od Apple TV Plus odważnie snuje alternatywną opowieść o gwiezdnym wyścigu osadzonym w zimnowojennych realiach. W trzecim sezonie przeskakuje do lat 90. XX wieku. Tym razem Amerykanie będą walczyć z Rosjanami o pierwszeństwo na czerwonej planecie, czyli na Marsie, co stanie się jeszcze trudniejsze, kiedy do gry wejdzie trzeci zawodnik. W nowych odcinkach zobaczymy większość oryginalnej obsady z Joelem Kinemanem i Sonią Wagler na czele. Sezon trzeci ma mieć 10 odcinków emitowanych niestety co tydzień. Billy the Kid nowość premiera 12 czerwca Viaplay. Choć zginął mając zaledwie 22 lata, jest jednym z najsłynniejszych bohaterów dziekiego Zachodu. Billy the Kid to postać autentyczna, a także jeden z największych popkulturowych bad -boyów, któremu poświęcono niezliczoną ilość filmów i seriali, a w postać Billy'ego wcielali się m.in. Paul Newman czy Val Kilmer. Billy zasłynął jako niebezpieczny rewolwerowiec, który żył szybko i umarł młodo. Czy w takim razie był zwykłym mordercą i awanturnikiem? Na to pytanie odpowiada najnowszy serial Billy the Kid. Jego twórcą jest showrunner Wikingów i dynastii Tudorów Michael Hurst, a za reżyserię pierwszych dwóch odcinków odpowiada Otto Bathurst, współtwórca yy, głośnego Peaky Blinders. To bardzo świeże i pełne empatii spojrzenie na tego bohatera, łączące klasyczny western z dramatem obyczajowym, ukazującym również brutalne realia amerykańskiej prowincji pod koniec XIX wieku. W rolę Billiego wciela się Tom Blythe, a w jednej z drugoplanowych ról pojawia się Joey Beatty. Całość ma 8 odcinków i jest naprawdę warta polecenia. Co ważne, ten serial znajdziecie tylko na platformie Viaplay, do której Linkuję w opisie. Disney Plus, premiera 14 czerwca. Doskonale wiem, że w tym miejscu powinien być jakiś jeden konkretny tytuł serialu, ale w tym momencie sprawa wygląda następująco. 14 czerwca w Polsce rusza dostęp do Disney Plus, a wraz z nim zyskamy dostęp do całej dotychczasowej biblioteki platformy, a więc Witajcie, Mandalorianinie, WandaVision, Loki, Obi-Wan Kenobi, Miss Marvel, Pam Tommy, Only Murderers in the Building i wiele, wiele innych. W chwili, kiedy nagrywamy to seriot, nie ma niestety jeszcze oficjalnie potwierdzonej listy tytułów, jakie pojawią się do końca czerwca w Disney Plus. Pozwólcie więc, że kiedy tylko się pojawi jakakolwiek potwierdzona informacja, przygotujemy osobne wideo z przeglądem Biblioteki, platformy, a póki co po prostu dajemy znać, że będzie się działo i na pewno będziemy Was o tym na bieżąco informować. Królowa, nowość miniserial premiera 23 czerwca Netflix. Na ten tytuł czekaliśmy długo, choć ma łącznie zaledwie cztery odcinki. To jeden z tych polskich seriali, który wyróżnia się już na samym starcie, bo reprezentuje gatunek, którego w naszym kraju do tej pory nie kręcono, a mianowicie jest to queerowa baśń. Chociaż podstawą scenariusza stały się prawdziwe wydarzenia. Za produkcją serialu stoi sprawdzona ekipa, która dowiozła już jeden fantastyczny serial, czyli Klangor. Reżyserem całości jest Łukasz Kośmicki, współscenarzystą Kacper Wysocki, a producentami są Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV. Królowa ma też fantastyczną obsadę. W rolach głównych wystąpili Andrzej Seweryn, Maria Peszek i Julia Chętnicka. Gościnnie w obsadzie pojawi się też, uwaga, uwaga, znany z Queer Eye Antoni Porowski. Money Heist Korea Joint Economic Area. Nowość premiera 24 czerwca Netflix. Mam dla Was dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest dla tych, którzy zdążyli już zatęsknić za domem z papieru. Będzie więcej, tyle że z całkiem nową ekipą i w całkiem innym kraju. Zła wiadomość skierowana jest z kolei do tych, którym po zakończeniu la Casa de Papel ulżyło i brzmi będzie więcej. A konkretnie o co najmniej 12 odcinków więcej. Akcja tej koreańskiej wersji rozgrywać się ma w fikcyjnej rzeczywistości, w której Korea Północna i Południowa osiągnęły coś w rodzaju takiego ekonomicznego porozumienia i stworzyły wspólny okręg ekonomiczny ze wspólną walutą. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, co spowodowało tylko jeszcze większe rozwarstwienie społeczne. No i tu na scenę wkracza nowy profesor i jego nowa ekipa w całkiem nowych maskach. Westworld, sezon czwarty, premiera 27 czerwca HBO Max. Kiedy pierwszy sezon Westworld debiutował w HBO, świat wyglądał no, jednak nieco inaczej. W 2016 roku nikt nie spodziewał się ani nadchodzącej pandemii, ani kolejnej wojny. Z tamtej perspektywy filozoficzne rozważania na temat człowieczeństwa i rozwoju inteligentnych technologii Wydawały się dosyć aktualne, z czasem jednak Westworld wytraciło impet, stając się efekciarskim połączeniem science fiction z kinem akcji. Czego? Niestety ukoronowaniem był sezon trzeci, w którym logika odgrywała rolę raczej drugoplanową, gubiąc swój pierwotny sens. Nie przeszkodziło to HBO przedłużyć serialu Jonathana, Nolana i Lizy Joy na czwarty sezon, który ma mieć 8 odcinków i może być ostatnią odsłoną tej historii, ale nie spodziewajcie się na szybko. Yellow Jackets nowość premiera 29 czerwca kanal plus.com Jeden z najciekawszych zeszłorocznych seriali wreszcie, wreszcie dociera do Polski. Yellow Jacket nie jest i nigdy nie było arcydziełem, ale jego nietypowa tematyka i taki wyrazisty klimat sprawiają, że trudno wobec tej produkcji przejść obojętnie. Akcja serialu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych w 1996 roku oraz współcześnie bohaterkami są zawodniczki licealnej drużyny piłki nożnej, które lecą na międzystanowe zawody. Niestety w trakcie lotu dochodzi do katastrofy, a samolot rozbija się na bezludnej wyspie. Ocalałe nastolatki będą musiały walczyć o przetrwanie, a atmosfera szybko staje się no, dosyć makabryczna. Po latach te, którym się udało, będą musiały stawić czoła przeszłości. Całość ma 10 odcinków i drugi sezon już potwierdzono, co jest dobrą wiadomością. Poza tym w czerwcu swoje premiery mają. The Way Down, God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin, nowość, miniserial dokumentalny, premiera 1 czerwca. Borgen, sezon 4, premiera 2 czerwca. Peaky Blinders, sezon 6 i ostatni, premiera 10 czerwca. Knots and Crosses, sezon drugi, premiera 12 czerwca. Primal, nowość, Animacja Premiera 15 czerwca. The Old Man. Nowość, premiera 16 czerwca. The Umbrella Academy, sezon 3, premiera 22 czerwca. Chloe. Nowość, miniserial, premiera 24 czerwca. Loot. Nowość, premiera 24 czerwca. Only Murders in a Building, sezon 2, premiera 28 czerwca. I to tyle, jeśli chodzi o naszą pełną, aktualnie niepełną listę premier i powrotów czerwca. Oczywiście, jak już wspominałam, jeżeli jakieś tytuły nie znalazły się na liście, to koniecznie dopisujcie w komentarzach, a pełną listę znajdziecie w opisie tego wideo. Tyle od nas na dzisiaj. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście odsyłam was na naszego Instagrama, Twittera i Facebooka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.